Jeżeli nie przekona kogoś kwestia środowiskowa, która uważam jest bardzo ważna, jeżeli nie przekona kogoś kwestia spokoju ducha, to może przekonać go kwestia finansowa. Zaślepienie zaworu Egiery nigdy nie będzie rozwiązaniem, to znaczy będzie rozwiązaniem, które jest ani niezgodne z prawem, ponieważ auto będzie traciło homologację i oczywiście i teoretycznie, i tak naprawdę praktycznie też nie powinno poruszać się już w tym momencie po drogach. Natomiast podejściem prawnym, musimy sobie zwrócić uwagę jeszcze na podejście czysto eksploatacyjne, czyli na podejście połączenia zaworu Egier z innymi elementami. Kiedyś przyjęło się mówić, że oczywiście tam zawór Egier to można sobie zaślepić jakimś kawałkiem blaszki, można było sobie na portalach aukcyjnych kupić kawałek blaszki gotowych pod swój zawór, pod swój samochód i zrobić to za pomocą jednego klucza, nie wiem, trzynastki, dziesiątki i we własnym garażu czy nawet pod blokiem. Wiązałoby się to cały czas z trybem awaryjnym pracy silnika, z zgłaszanymi błędami od zaworu, od recyrkulacji spalin itd., itd. Natomiast dalej, wiadomo, pojawiło się na to rozwiązanie i wyprogramowuje się te zawory Egier ze sterownika silnika. Tak podobnie jak niestety dzieje się z filtrami cząstek stałych. Natomiast musimy sobie powiedzieć jedną rzecz. Są warunki, w których zawór EGR pomaga szybciej osiągnąć temperaturę cieczy chłodzącej. Jest takie przekonanie, że zawór EGR ogranicza moc. I to jest i prawda, i nieprawda. Tak naprawdę, jeżeli chcemy osiągać pełną moc, to zawór EGR, czy tak, czy tak, czy on jest w samochodzie, czy nie, czy jest zaprogramowany, czy nie jest, czy jest zaślepiony, czy nie, on nie działa. W momencie pełnego obciążenia silnika i przysłowiowego pedału w podłodze, gazy recyrkulowane nie są. Więc nie ma to wpływu na moc. Oczywiście, jeżeli mamy taką reakcję na gaz, w niektórych przypadkach zmęczonego zaworu EGR, kiedy jest problem z zanieczyszczeniem, to może być problematyczne. Natomiast, czy zaślepienie zaworu EGR jest rozwiązaniem i wyprogramowanie jest rozwiązaniem na uszkodzony zawór EGR? Według mnie nie. Nie. Tak czysto po polsku podchodząc chociażby ze względów finansowych. Dobrej jakości zamiennik kosztuje praktycznie tyle samo albo niewiele więcej, co profesjonalne wyprogramowanie tego zaworu EGR ze sterownika. Oczywiście takiej prostszej konstrukcji, no te zawory EGR, wymiana zaworu EGR, takiego modułowego zaworu EGR na pewno będzie droższa. Ale być może wtedy można wymienić tylko chłodnicę, być może można zaradzić, być może trzeba poprawnie postawić diagnozę, bo to nie zawsze błąd leży i nie zawsze usterka dotyczy samego zaworu EGR. Oprócz tych finansów dochodzi jeszcze kwestia takiego spokoju ducha i przede wszystkim możliwości poruszania się tym samochodem. Legalność poruszania to jedno, ale też konsekwencje. U nas często będzie tak, że po prostu dostaniemy skierowanie na badanie techniczne. Za granicą często policja zakaże kontynuowania jazdy i będzie się to kończyło lawetą, co już w pierwszej takiej sytuacji stawia nawet nie tyle za dyskusyjną pomysł zaślepiania Egieru, co od razu za bezcelowe, za po prostu nieopłacalne. Zaślepiony czy źle działający zawór Egier naprawdę czujemy. Czujemy my, jako ci, którzy jadą za tym samochodem, w którym ten zawór Egier jest zaślepiony.